Witam, jestem Damian, jestem częścią Shootboxer Familia. Sportem mam do czynienia od dziecka, już praktycznie całe życie lubiłem jakoś siebie ruszać. Bardzo piłka nożna od małego, siatkówka, koszykówka w sumie też, a najbardziej piłka to godzinami na boisku do bicia mnie jakoś nigdy nie ciągnęło zbytnio. Ale zawsze jakaś tam siła, jakaś ta zawziętość gdzieś tam była. Potem jakby to się obudziło, bodajże miałem 21 lat. Grałem trochę po klubach w piłkę, już trochę ta piłka mi się znudziła. Do bicia tak pierwszy za bardzo nie byłem, to naprawdę, ale gdzieś kolega mi namówił na K1, poszedłem na K1. Niestety tylko pół roku, potem nastała przykra sytuacja, trochę tam niefartowna sytuacja w klubie. Doznałem mocnej kontuzji łokcia, którą się borykam teraz, do teraz nawet, no i niestety skończyłem kickboxing. Dłuższy czas, potem próbowałem jakoś się zregenerować. Ćwiczenia, to wszystko jakoś tam dochodziło do teraz, mam delikatny defekt tego łokcia, niestety spójkowe rzeczy dlatego odchodzą, dlatego nie idę w MMA, tylko poszedłem w to, co mogę robić, czyli jiu-jitsu, zapasy, przy tym jakoś mi tak mocno to nie doskwiera. Po tej kontuzji nie wróciłem za bardzo do treningów, do kickboxingu już w ogóle. Zacząłem odbudowywać jakoś na siłowni, coś próbować, udało się to zrobić w miarę. Tak jest ta ręka słabsza i mniejsza, to jest moja mocniejsza ręka, bo to jest lewa ręka. I co najważniejsze, próbowałem odbudować się bodajże wtedy na siłowni, na Citizen, na WF-ie i widziałem, była tam taka grupka właśnie z chłopaków, którzy trenowali sobie na workach, K1, właśnie zapasy, jiu-jitsu robili, gdzie tam ja takie zapasy, jiu-jitsu, naprawdę byłem, zawsze na to patrzyłem, no to mówię, co to w ogóle jest, w ogóle nie ogarniam tego, albo za trudne, albo w ogóle jakieś kulanie, spadanie, wszystko będzie boleć, pewnie nie za bardzo to widziałem, to czułem i tak mnie kiedyś poszedłem, mnie skusiło, żeby na ten worek tam iść, na tą salkę do góry, gdzie oni trenowali. Pokopałem sobie worek, bo kopać akurat mogłem, rękoma za bardzo nie uderzałem. I wchodzili akurat chłopaki, zaczynali trening. I zaczepił mnie wtedy właśnie trener od nich, czy nie chcesz sami do nich przyjść na trening. Mówi, chodź, będzie fajnie, do tego jakieś zapasy, rzucisko. Mówię, gdzie takie rzeczy tam, nie ten. I tam mówi, chodź, zobaczysz, nie spróbowałeś, to nie wiesz. I to jest Mariusz Kolar, kelner, był moim pierwszym trenerem, takim w sumie właśnie w to wdrożył, to naprawdę jakby na siłę to tak potrafił do mnie przemówić, no i zacząłem to robić. Poszedłem na drugi dzień do nich na trening, no i naprawdę już tam zostałem. Było ciężko, w początku tragedia. Wszystko siłowo, bo silny byłem zawsze, ale no te techniki to były przerażające. Ale z czasem wszystko dochodziło do siebie i fajnie zaczęło to wyglądać. Tam trenowałem około 2 lat, 1,5 roku. Grupa była dosyć mała, więc nie za bardzo miałem tam jak się też rozwijać do końca. Ale klimat był fajny, wiadomo, do tego wciągnąłem tam brata też. Brat też zaczął trenować tam wtedy z nami też w jiu-jitsu i dzięki temu właśnie też go wciągnąłem naprawdę w to MMA. Też w międzyczasie osiągałem bardzo dużo sukcesów w sportach siłowych, takie typu wyciskanie na ławce. Tam bodajże na Cizanie też wygrałem nieraz, tam jakiś rekord mój to był w 80 kg, 170 albo 165 kg, teraz już dokładnie nie pamiętam. Mam parę takich tam statuetek z takich siłowych rzeczy też. Ale potem to już poszło na boczny tor. Zacząłem bardziej tą siłę wykorzystywać w tym jiu-jitsu, ale już to tam było czasami dorabiana, tylko ta siła. I zacząłem, potem przeszedłem do klubu, do Jiu-Jitsu Alliance, do Sebastiana Słowka, gdzie też dosyć fajnie tam mi się trenowało. Dużo chłopaków tam było do sparingów, tam w sumie tak najbardziej się rozwinąłem z tego jiu-jitsu. Była to sala na starej sali Bukowskiej, tam stara zapaśnicza sala, typowo tej czerwonej cegły tak zwanej, starej jeszcze, super sala, super wspomnienia. Tam wtedy właśnie trenowali Allianz i trenował Ankus, to naprawdę jeszcze u Andrzeja Kościerskiego i te treningi tam się przeplatały i można było nieraz tam w jednej i drugiej grupie praktycznie być, ja też tak robiłem, że trenowałem i tu. Także fajnie, bo też wachlarz tych zawodników do sparingu było bardzo dużo. Potem trochę zacząłem startować w zawodach, zacząłem troszeczkę wygrywać tam. Pierwsze starty to były trochę za bardzo nerwowo, się do tego podchodził, aby nie było. Były przegrane, chociażby nawet też nieznajomość punktacji tego wszystkiego na jiu-jitsu jest trochę zawiłe pod tym względem. Potem któreś kolejne przygotowałem się bardzo dobrze i wygrałem 2 razy złoto na mistrzostwach Polski, na Pucharze Polski. I potem jakoś tak te starty troszeczkę się zakończyły, bo jednak człowiek musiałby wybrać naprawdę, czy pójdziesz w sport, czy pojawią się sponsorzy, wiadomo, że z tym było ciężko, czy będziesz dalej się opracować fizycznie i zarabiać na dom. Mieszkałem już sam, także trzeba było to wszystko utrzymać, także zostałem przy pracy. Tylko ćwiczyłem już tak po prostu bardziej dla siebie już,
I potem zdarzyła się taka sytuacja, że paru kolegów właśnie kiedyś zaczepiło mnie tam, bo to było bodajże już teraz bym powiedział z 10 lat temu, ciężko mi ten czas wstecz iść, ale myślę, że z 10-9 lat temu, chodź do mnie, coś tam pokażesz, coś się tam nauczyłeś, wynajmiemy sobie jakąś salkę i tak się w sumie zaczęło, nawet w Mosinie to było na tej starej sali, pierwsze były chyba treningi. Parę osób z pracy, parę osób, kolegów jakichś tam z mojego środowiska, których też pozdrawiam, zaczynaliśmy razem i tam zaczynałem pokazywać jakieś tam rzeczy, takie najprostsze, wiadomo, bo takim wirtuozem nie byłem. I zaczęliśmy sobie działać i tak potem zaczęło dochodzić tych ludzi coraz więcej, gdzieś tam zmienialiśmy te sale, bo tam jednym dojazdem pasowało bardziej, drugim mniej. Trena Dębców też trenowaliśmy na takiej salce, trochę Łukasza Szulca z kolei też, naszego trenera na starej sali, zupełnie w takiej piwnicy jeszcze. Spartański warunek, ale też super tam się trenowało, także trochę tych sal mieliśmy. Ludzi się przewijało, coraz to więcej ludzi zaczynałem trenować, zaczynali wygrywać na zawodach nawet, dochodziło do startu i zaczynałem widzieć, że po prostu mimo tego, że nie czułem się dobrze jeszcze jako trener, doświadczeniowo może, że nie odbyłem nie wiadomo ile startów, jakby to powiedzieć, nie weszłem na najwyższy może poziom, ale wiem o tym, że rozwinęłem się potem dużo właśnie dzięki temu, że musiałem podglądać te techniki, to wszystko układać sobie w głowie, żeby dobrze przekazać zawodnikom, to rozwinąłem się bardzo mocno technicznie. Tak, kiedyś byłem bardzo silny, mniej techniczny, jak jeszcze wtedy startowałem, bo dużo się musiał nauczyć, to teraz mogę powiedzieć, że jestem technicznie 100 razy lepszy niż byłem, ale nie ma tej fizyczności, nie ma tego dorabiania kondycyjnego i takich rzeczy. Także bardziej na tym trenowaniu się skupiłem, a dzięki temu, że człowiek skupia się, że musi to dobrze przekazać ludziom, no to też sam sobie w głowie to dużo łatwiej bije. Kiedyś jakąś technikę, na przykład zobaczył na internecie, musiałbym ją powielać 30 razy. Teraz jak już wiem, że chcę ją przekazać, dwa razy ją widzę i już ją można robić, nie? Także to też swoje daje. No i co dalej? No w tym Ankosie trenowałem tak samo, to potem już w Luboniu, jakby potem z Aliansu już odszedłem, bo już trochę z dojazdem mi tam nie pasowało. To sobie ćwiczyłem już dla siebie bardziej tutaj w Ankosie, w Luboniu, jak już był na sali. No i z doskoku zacząłem tam prowadzić taką grupę młodych chłopaków, którym też pomagałem, bardzo pozałatwiałem dużo sponsorów, którzy pomagali nam w rozwoju, już też mieli opłacane zawody, no wszystko praktycznie mieli, co powinno być, żeby mogli sobie trenować. Bardzo fajnie to szło, pozdrawiam tą całą grupę też. I potem, co było, odszedłem z Ankosu, bo Łukasz dał mi tu propozycję właśnie, żebym został też trenerem właśnie w Shotboxerze. Jakieś bodajże 3 lata temu, no i wiadomo, podjąłem się z tego, bo z Łukaszem zawsze mieliśmy dobry kontakt. Także wiedziałem, że ta współpraca będzie się fajnie układać. No i działaliśmy jeszcze na tej starej salce, wiadomo, warunki tam mieliśmy ciężkie, gdzieś po DMA już i coś, troszeczkę było ciężej to zrealizować, ale zawodników też mieliśmy już bardzo fajnych. Dobrą stronę to szło, troszeczkę ich zostało, troszeczkę ich niestety podpadało, ale liczę na to, że wrócą jeszcze do nas za jakiś czas, ale jakby to powiedzieć, COVID nam troszeczkę pokrzyżował plany, bo z wieloma tam chłopakami i z dziewczynami tam naprawdę mieliśmy większe plany, już byliśmy blisko nawet takich startów w MMA. No i troszeczkę ten czas nam uciekł, ludzie troszeczkę pozmieniali nastawienia do różnych rzeczy, no i wybili się aby trochę z tego sportu i trudno było to odbudować na początku, no ale w tej chwili mamy znowu taką ekipę, że naprawdę na tej nowej sali, nie dość, że mamy super warunki, super matę, super salę, możemy robić duże rzeczy, trzeba po prostu tylko czasu, aby tych zawodników sobie porządnie porozwijać i żeby łapali dobrą dyscyplinę, bo to jest u mnie najważniejsze. I żeby po prostu chcieli trenować, a nie żeby byli do czegoś zmuszani, no bo o to w tym wszystkim chodzi, nie? Jak trenuje trener? Ciężko. Ciężko jest bardzo, no u mnie jest ciężko, nie powiem, że jest łatwo, ale też nie ma czegoś takiego, że ja widzę, że ktoś naprawdę już jest zmęczony, przemęczony, to mówię, musisz robić, że koniec, nie ma czegoś takiego. Jak widzę, że już jest naprawdę dosyć, no to jest dosyć. On nie robi, ale stawiam na to, że faktycznie zawsze kondycja musi być żelazna, siła musi być mega, musi być wytrzymałość. Musi być przede wszystkim dużo sparingu, bo moim zdaniem no, w mało których klubach robimy 10 sparingów na trening, a my praktycznie zawsze robimy 10-8. To jest dosyć dużo. Bo uważam, że przy tym najbardziej zawodnicy się rozwijają, kiedy właśnie widzą te błędy, kiedy dostrzegają jak to wyjść, bo w technice większość jest łatwo zrobić, łatwo wygląda, a to naprawdę w walce troszeczkę gorzej. Mamy też treningi długie, nie? Bo przeważnie w klubach jest godzina, a u nas jak ja prowadzę, to planowo jest godzina, a to naprawdę robimy półtora. Także troszeczkę dłużej to trwa. Zawodnicy rozwijają się bardzo dobrze, jestem mega zadowolony z poziomu, jaki prezentujemy. Zresztą też chłopaki, tu nas byli z innych klubów posparować, to sami byli w szoku, że tak w młodym stażu to naprawdę potrafi robić już takie cuda i taka kondycja, taka wytrzymałość, także no ja widzę wszystko tylko i wyłącznie na plus. Fajnie to wszystko wygląda, nie? I oby było tak dalej. Mówię, warunki mamy mega, tylko sobie działać. I teraz już typowo zajmuję się trenowaniem, bo po prostu przekonałem się, że faktycznie to wychodzi, ma to sens. Ludzie się uczą, są wyniki. Ja mimo wszystko do tego się nadaję, chociaż czasami miałem
różne na tego temat, takie mieszane uczucia, że może za wcześnie zostałem tym trenerem, może jeszcze mogłem dłużej to pociągnąć, jednak teraz wiem, że jestem na odpowiednim miejscu i chcę to dalej ciągnąć. Tym bardziej Łukasz mnie też tym utwierdził. Ja sam już wiem, że tak jest i tak będziemy robić dalej. Moim zdaniem naprawdę tutaj jest tyle osób, które nadają się, zajdą wyżej, tylko po prostu na to trzeba czasu, bo MMA to jest jednak sport, który wymaga połączenia wszystkich płaszczyzn. Nie ma czegoś takiego, my próbowaliśmy też próbować grupę robić MMA, ale nie ma MMA, kiedy wszyscy aby zawodnicy, którzy tam są, muszą potrafić każdą płaszczyznę, chociażby kickboxing, zapasy jiu-jitsu, chociażby na średnim poziomie. Bo jeżeli ktoś na przykład umie tylko K1, nie umie zapasu, nie umie padać, nie umie jiu-jitsu, no to za chwilę naprawdę tylko kontuzje. Jeżeli jest odwrotnie, ktoś umie tylko zapasy, tylko jiu-jitsu, K1 na przykład w ogóle, ten trening potem nie ma bytu, nie ma, łącząc te płaszczyzny, po prostu oni mogą się, same kontuzje naprawdę, to by nic z tego dobrego nie było, nie? Także będziemy tworzyć na pewno takich zawodników, już jest parę perspektyw, parę osób, które coraz bardziej potrafią, bo i chodzą na K1, i chodzą na zapasy, i chodzą na jiu-jitsu i to jakoś wygląda, idzie to połączyć, tylko za chwilę musimy stworzyć sobie taką osobną grupę też do tego, żeby te osoby mogły razem z sobą sparować w MMA, bo mówię, walka samym jiu-jitsu, w samym K1, w samych zapasach, czy nawet w kimona, to jest wszystko co innego niż w MMA, wszędzie się inaczej układasz, nie? W MMA pozycje, które w jiu-jitsu nie są w ogóle punktowane, na przykład w MMA są już bardzo punktowane, nie? I to już robi dużą różnicę, bo inaczej się te zawodnicy układają i inaczej to wygląda, także no zupełnie inny trening pod ten typ, ale myślę, że jak najbardziej ktoś tu od nas na pewno będzie w KSW, jak nawet nie wyżej, tego sobie wiadomo, wszyscy będziemy życzyć, żeby tak się stało. Trenerów mamy bardzo dobrych, serducho zostawiane na macie od każdego jednego, czy od boksu, czy Łukasz od K1, wiadomo, główny trener. Od boksu też mamy super teraz trenera, Krzysia Lewandowskiego, mega, mega roboty robi, naprawdę mamy równo trening, prowadzimy. Ja tu na macie, on obok, no to naprawdę mamy tu taką grupę ludzi, chętnych i dobrze rozwijających się, że ja jestem w szoku, naprawdę, aż miło na to się patrzy, nie? Także myślę, że cały czas będziemy szli do przodu, te płaszczyzny są coraz bardziej rozwijane, w końcu idzie do ich połączenia i będziemy gdzieś bliżej, dużo bliżej. To jest troszeczkę ciężki temat, powiem szczerze, że myślę, że to się troszeczkę odbuduje, to się troszeczkę złamało też przez ten COVID, jakby nie było, bo troszeczkę dużo ludzi też ma mieszane uczucia, czy ta sala nie jest czasami jakimś tam miejscem, potem wiesz, wyłapywania jakichś chorób czy coś. Tu wielu ludzi przychodzi na poprawę kondycji to naprawdę tego wszystkiego i to dużo na pewno zaprocentuje. I moim zdaniem to będzie szło za chwilę w lepszą stronę, bo ludzie będą chcieli mieć tych sponsorów, no. Też wiadomo, że jeżeli w telewizji na przykład nie są jakieś walki, nie widzi też szersze grono ludzi, no to tych sponsorzy też nie będą chcieli ingerować w to, żeby klubowi jakiemuś pomóc, no bo nie mają gdzie się pokazać, no że pokażesz się na koszulce, że będziesz miał gdzieś napisane, no to nie wystarczy, nie? Muszą być świadomi tego, że będą mieli większy przekaz, będzie właśnie to pokazywane, będzie to widać gdzieś bardziej szerszym medium, czy na przykład, no mówię, na jakichś galach w telewizji, czy na przykład gale będą z publicznością, już teraz już to często wchodzi znowu, no znowu to będzie się odbudowywało, jakby nie było MMA, coraz bardziej się rozwija. Niestety te K1, tak jak Łukasz mówi, to akurat cały czas tak stoi dosyć gorzej. Jiu-jitsu się rozwija piekielnie moim zdaniem, to nawet bardziej bez kimon niż w kimonach, bo jest troszeczkę jednak dynamiczniejsze i nawet widać, że wprowadzają to coraz częściej gale nawet w jiu-jitsu z tym wszystkim, także też dla nas będzie punkt do rozwoju. No i ciężko. Z tym można powiedzieć, że to jest faktycznie ciężko, bo dużo ludzi jest pozarażanych, dużo ludzi wie, co to jest MMA, wie, co są sporty, walki, ale często jest tak, że sponsorem zostaje człowiek, który jest też kibicem tego najczęściej, że on widzi, ile ci ludzi na przykład w pracy w to wkładają serca, żeby to osiągnąć, jakiś cel, 10-12 treningów dziennie, no stop, potem zajechani, wymęczeni, ale jadą dalej. Ten wózek się nie kończy, jadą dalej, cały czas to robią i po prostu czują, jak oni mają presję na tym, no i mówią, no co, no zarabiam jakieś pieniądze, dosyć ładne, coś tam im oddam, zawsze będę jakąś tam częścią ich, to naprawdę. Będę miał coś, może kiedyś zostanie zawodnikiem UFC, a będę mógł kiedyś powiedzieć na przykład, że ja mu kiedyś pomagałem, no to też jest fajny ruch, nie? Także nie jeden pewnie dobry człowiek tak pomyśli i będzie wspierał taki klub, ale mówię, no z tym jest ciężko, nie? Wszystko ma swoich zwolenników. Nie ma jeszcze takiej aż dużej ilości moim zdaniem fanów MMA, żeby nie wiadomo ile ludzie chcieli w to pompować na przykład tych sponsorów. Nie jest tego dużo na wyższym poziomie, co walczą w telewizji, a wszystkim wiadomo, oni mają bez problemu tych sponsorów. Ale jak jest niżej, jest tym ciężko, chociaż moim zdaniem w MMA jest dużo łatwiej jakichś sponsorów, na przykład w K1. W jiu-jitsu też trzeba być na bardzo wysokim poziomie, żeby jakoś to wyglądało, także no tak to wygląda. No moim zdaniem to nie jest łatwa sprawa, no, żeby pozyskiwać ich, no trzeba najwięcej się pokazywać w mediach, muszą być medale moim zdaniem, muszą być wygrane
przede wszystkim klub musi iść do góry cały czas, spinać do góry bardziej, no to wiadomo, że to zacznie procentować, bo będą coraz bardziej zauważalni i tym bardziej może być to zauważalne, że klub z małej miejscowości daje szansę też chłopakom z okolicy, no bo wiadomo, że wiele osób tutaj z okolicznych wiosek, no to nie ma jak dojechać na przykład do Poznania takiej młodzieży, no to wiadomo, że będą trenowali tutaj, dostają szansę się rozwinąć, a też na pewno mają mniej pokus życia, które niesie na przykład miasto, tacy co mieszkają na mieście, no to cały czas mają co robić, jakieś tam, no nie wiem, wypady ze znajomymi. Ludzie stąd będą, mają szansę bardzo dużo osiągnąć, bo będą bardziej do tego dążyli, żeby coś mieć. Ale też jest prawdą taką, że jak klub jest dobry, to i przyjadą ludzie z Poznania, no bo do nas też wielu, bardzo wiele zawodników przyjeżdża z Poznania, także nie? Także też jest na plus, no bo potrafią pokonać duże odległości, jednak żeby trenować u nas z nami, nie? Mimo że to wiadomo, no nieraz jest ciężko. Do mnie może przyjść każdy. Tutaj w tej chwili mamy jedną grupę, a jesteśmy tak połączeni, na tyle fajnie poznałem już tych ludzi, tych chłopaków, które mam tą grupę i te dziewczyny. Dziewczyny powinienem powiedzieć pierwsze, czyli Wiktoria właściwie, bo tylko jedna jest. Potrafimy tak się dograć, że zawsze tak jest. Czy są jakieś zawody, to na przykład ci zawodnicy, którzy dopiero zaczynają się uczyć, oni rozumieją dosłownie, dokładnie to, że tamci musimy zrobić bardziej trening pod nich, bo mają te zawody. Musimy ich przygotować, pomagamy sobie jakoś tam, żeby ich wzmocnić, żeby to także wsparcie jest z każdej strony, na przykład drugą stroną jest tak samo. Ci zawodnicy, którzy coś już umieją robić, nie ma czegoś takiego, że przychodzi nowy i on jest na przykład, o Jezu, jesteś nowy, będziesz dalej docierany, nie? Oni tym bardziej, ja tym bardziej daję takiemu nowemu wtedy zawodnika, który już umie robić, którego ja jestem pewien, wiem jak on potrafi pokazać i dostaję taką nową osobę, on po prostu często z nim robi w parze. No i dzięki niemu się dużo szybciej rozwinie, ten mu nawet jak gracz, jak nie zdąży przyjść do niego mu pokazać, no to oni przeważnie już umieją zaprezentować tą technikę i pokazać tej osobie i już jest szybciej z tym, nie? Bo tak jakbym dał dwóch młodych, no to wiadomo, że zanim na przykład nie dojdę, jak na treningu potrafi być 20 osób, no to oni te techniki prawie nie zdążą zrobić, a jeżeli wkładam mu kogoś, co już potrafi, no to wiadomo, że rozwinie się szybciej i dojdzie. Także może dojść każdy, zapraszam wszystkich na trening. Miejsca mamy dużo, atmosfera jest taka, jaka jest, nie ma żadnego chorego udowadniania sobie czegoś, także naprawdę idzie się rozwinąć, idzie sobie złapać kondycję, idzie złapać siłę, idzie złapać wszystko, no rozciągli, bo przede wszystkim jiu-jitsu jest to sport, który prowadza bardzo dużą giętkość, nawet u starszych ludzi. Mamy tutaj paru chłopaków też, na przykład takiego Wojtka jednego, on ma 40 lat ponad, w tej chwili zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski, nie trenując nigdy żadnych sportów walki, albo ogólnie z mało by są związane z sportem. Potrafi schudnąć 15 kilo w tym okresie tam pół roku bodajże, bo gdzieś więcej tak mnie ćwiczy, no i zrobi mega rzeczy, nie? Teraz startuje na następnych zawodach i radzi sobie na przykład z młodszymi też doskonale, także no to jest naprawdę mega na plus. I to jest fajne, że może przyjść w każdym wieku, tak naprawdę. No stosujemy do niego zawodnika takiego, żeby mu pasował i żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi, nie? Nie ma problemu. Powiem szczerze, nie kwestionuję tego, nie będę mówił nikomu, dlaczego to jest lepsze, dlaczego tamto jest lepsze. Ja po prostu wybrałem taką drogę od dawna już. Zawsze lubiłem szybkość. Czy grałem w piłkę, czy grałem w cokolwiek, lubiłem szybkość i szybkie walki. Jak jest walka troszeczkę wolniejsza, to już mnie zaczyna nudzić po prostu. Ja tak samo oglądałem w telewizji, nie? Kimona są takie bardziej, no nie mówię, że są techniczne, są też siłowe, bo trzeba na tych kimonach to przecież kiedyś nawet przyszedłem do nich na jeden trening na kimona, bo mnie namówili, to w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Tam mnie to wszyscy pokręcili, że aż zły z tej sali wyszedłem cały. Że wszyscy dokładnie to pamiętają, jeszcze tego się śmieję, nie pasują mi kompletnie kimona. Ale może dlatego, że nigdy tego nie robiłem, po prostu lubiłem nastawić się na jedną rzecz, wolałem robić bez kimon, gdyż też mocno interesowały mnie dźwignia nogi dużo. Takie, które też bardziej wychodzą właśnie bez kimon i w ogóle układałem się bardziej pod MMA, tym bardziej, że mój brat MMA też trenuje, także on był młody, wtedy też szłem, żeby jak najwięcej ja jeszcze umieć, żebym coś jeszcze więcej mógł mu pomóc. Wiadomo, teraz ma już bardzo dobrego trenera, bo w Ankosie trenuje Andrzeja Kościerskiego, także już tam dokładnie go dopieszczą, ale też starałem się robić wszystko, żeby właśnie on też jak najbardziej pod MMA miał jakieś lepsze warunki do tego rozwoju, póki był młody, póki mały jeszcze był. No ale bardziej szybsza walka, po prostu głównie szybsza walka i przez to w to poszłem. Ja nie lubiłem robić dwóch rzeczy naraz. Nie miałem nigdy takiego nastawienia na te pasy, na przykład niektórym zależy, ja to rozumiem, niektórym zależy, że musi mieć ten czarny pas, dla mnie to nigdy nie miało znaczenia, nie? Wiadomo, że nie będę na zawodach startował białych pasach, no bo trenuję już dosyć długo. Ale nigdy mnie to jakoś nie kręciło, nie? Po prostu umiejętnościami lubiłem jak największe umiejętności sobą reprezentować, a nie robienie jakichś belek i potem porównywanie się, czy ja mam purpurę, ja mam brązowy, ja mam czarny. Nie, to akurat nie była moja bajka, nie? Chciałem się rozwijać, ale typowo bez kimon, czyli bardziej wersja pod MMA, dlatego też bardziej pasuje pod to, też pasowałem też pod to Łukaszowi. Jak planowaliśmy bardziej to MMA wkręcić, to już będzie tylko dłużyło się trochę w czasie.
zawodniku będzie mi łatwiej ustawiać, nie? Z grapplingiem bez kimu.